Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Jako przykład animacji związanej z krzywymi F zrobimy sobie teraz króciutką animację, która będzie przesuwała dowolny obiekt po trajektorii, która jest zbliżona w swoim zarysie do idealnego koła. Nie wiem, na ile ono będzie idealne, no ale zobaczymy. Na początek do sceny wstawię sobie chociażby zwykłą kostkę, a następnie przełączę się od razu do widoku animation, w którym mamy nasz edytor krzywych F oraz dopsheet w górnej części. Nie będę go używał, w związku z tym ustawię go tak, aby nie przeszkadzał, za wiele miejsca nie zajmował. To, co możemy teraz zrobić, to ustawić się w naszym widoku w trybie ortograficznym i od góry, tak aby widzieć naszą kostkę w ten sposób, że mamy widoczne osie X oraz Y. To jest ta czerwona i zielona oś. Następnie włączę sobie panel z transformacjami i to, co będzie mi potrzebne, to zestaw parametrów związanych z położeniem kostki, czyli tak naprawdę współrzędne x, y, z. Aby rozpocząć animację, należy kostkę ustawić na początku we właściwym miejscu, na przykład w położeniu minus 5. Położenie minus 5 uznamy za krańcowe wychylenie w lewo ruchu kostki. Jednocześnie w osi czasu trzeba się upewnić, że jesteśmy na klatce pierwszej lub zerowej. U mnie domyślnie jestem w klatce zerowej, akurat tego typu konfiguracja mi odpowiada. Normalnie, gdy wystartuje Blender, każdy jest ustawiony na klatce pierwszej. Jednak ja wolę zostawić sobie tutaj klatkę zerową. No i teraz, aby zapamiętać położenie w tym miejscu, naciskam prawym klawiszem w Location, tam gdzie jest współrzędna X, i dodaję pojedynczy keyframe za pomocą polecenia menu Insert Single Keyframe. Powoduje to, że pojawia się krzywa związana z ruchem na osi X. Jest to krzywa odpowiedzialna za współrzędną X Location. W następnym etapie ruchu, załóżmy, że będzie to w klatce 40, ustawię kostkę w miejscu, w którym ona powinna być po wykonaniu połowy obrotu. Załóżmy, że to będzie obrót, który ustawi ją w pozycji 0, minus 5 na osi Y. Aby to minus 5 na osi Y było odpowiednio zakluczowane, muszę także taki klucz nałożyć w klatce zerowej. A więc tutaj naciskam klawisz I, trzymając mysz nad współrzędną Y i dostaję automatycznie keyframe w tym miejscu. Teraz ustawiam się w klatce 40, przesuwam spokojnie kostkę do położenia 0, minus 5 i dodaję keyframe, które tutaj już są wstawione przez klawisz I. Następnie wybieram sobie położenie 80 na osi czasu, przesuwam kostkę do pozycji 5, 0 i znowuż dodaję keyframe. A potem w klatce numer 120 ustawiam kostkę w górnej części trajektorii, to będzie współrzędna 0, 5 i ostatni element ruchu. To jest klatka numer 160 i w tym momencie kostka powinna wrócić do punktu wyjścia, czyli do położenia minus 5, 0. Znowuż zakładam tutaj klucze, a jednocześnie animację skracam naciskając klawisz E, trzymając mysz na oknie timelinera po to, aby ustawić jego koniec. To jest to samo, jakbym tutaj w położeniu End w tym sliderze wpisał 160. Teraz mój ruch wygląda w ten sposób. Jest to ruch, który miał być zbliżony do trajektorii kolistej, ale koła wcale nie przypomina. I jest to taka dosyć paradoksalna sytuacja, w której aby zdefiniować ruch, musiałem dodać keyframe, a teraz, aby ten ruch wygładzić, keyframe muszę usunąć. To, co muszę usunąć, to keyframe, które znajdują się w tej części tutaj. One powodują, że istnieje taki punkt przegięcia krzywej, którego tutaj nie potrzebujemy. Dzięki temu kostka wykonuje takie ruchy dosyć niepewne, wahające się. No więc na początku te keyframe trzeba usunąć. Klikam prawym klawiszem, naciskam X i usuwam bez najmniejszej żenady i żalu. W ten sposób uzyskuję trajektorię X przypominającą taką ładną krzywą dzwonową. Bardzo ładnie to wygląda, a trajektoria Y to jest taka krzywa, która jest z przesunięciem fazowym. No jeżeli teraz obejrzę taki ruch, to ten ruch wygląda już znacznie lepiej. Widzimy, że jest nieźle wygładzony, ale mimo wszystko przy końcu i początku tego ruchu, czyli w tym miejscu, gdzie animacja się rozpoczyna i kończy, widzę zmianę prędkości. I to jest wywołane przez to, że mamy tutaj pewne zakłócenie symetrii tego ruchu związane z trajektorią na osi Y. Odpowiada za to właśnie dokładnie oś Y. Aby może zobaczyć to dokładniej, spróbujmy ten ruch na osi Y przedłużyć. W oknie krzywych naciskam Shift E, wybieram sobie Make Cyclic, i widzę teraz przedłużenie tego ruchu na wiele różnych klatek. I jak widać, to nie jest symetryczna krzywa dzwonowa. Istnieje takie załamanie na niej, które powoduje zakłócenie trajektorii właśnie w tym miejscu. A więc trzeba to poprawić.
Poprawienie tego jest bardzo proste. Wystarczy tylko, że powiększę sobie scenę i tam, gdzie jest początek animacji, keyframe, który rozpoczyna, muszę ustawić troszeczkę inaczej. Robię to za pomocą ręcznej modyfikacji krzywej i mogę to zrobić na przykład w ten sposób. Myślę, że tak byłoby ok. Ustawiam to oczywiście na oko, ale myślę, że to będzie wystarczające. A więc muszę zadbać, aby ten punkt, który tutaj mam, w bieżącym powiększeniu siatki znalazł się na mniej więcej wysokości dwóch kratek w dół od tego położenia, w którym jest keyframe. To samo ustawię na krzywej, która kończy ruch, czyli tutaj. W tym miejscu ten keyframe ustawię tak samo, czyli powinien się znajdować po pewnej stronie zewnętrznej od krzywej i na wysokości dwóch kratek mniej więcej. Już widzę, że to wyprostowało mi troszeczkę tę trajektorię i dzięki temu cała trajektoria na osi Y ładnie się ze sobą zazębia. Jest taka spójna jakby. Oczywiście mogę to samo włączyć dla osi X, ale oś X była już wcześniej porządnie zrobiona, bo te punkty szczytowe są punktami symetrii dla takiej krzywej dzwonowej. W związku z tym, jeżeli wezmę sobie Make Cyclic, to tutaj wszystko jest w porządku. Tego typu ruch to jest ruch, który definiuje mi mniej lub bardziej okrągłe zachowanie kostki. Też okrągłe zachowanie, okrągły ruch, czy też ruch po okrągłej, powiedzmy sobie, trajektorii. No i to jest w zasadzie cel tego poradnika. To jest taki krótki hack, jak wykorzystywać te krzywe do uzyskiwania określonych efektów, które tutaj mamy. Myślę, że to jest wystarczający materiał w ramach takiego małego powtórzenia i ćwiczenia, a więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.